Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Green Hell. Czwarty odcinek, w którym to będę usiłował dojść do tego miejsca, do tej lokacji, do tej lampy. Ja nie wiem, gdzie ja teraz jestem, tak naprawdę. Nie wiem, co to jest chyba wioska. To z tej wioski będę musiał chyba dojść tutaj, tak mi się wydaje. Zobaczmy tak naprawdę na szybko. Moje 45-32. Dobra. 45-32. Więc 45 jest tutaj. 32 jest poniżej. Czy ja jestem gdzieś tutaj? Poza mapą. Dobra, idziemy do wioski najpierw, czyli tędy muszę przejść. Chyba jestem tutaj tak naprawdę, może. Nie wiem, to jest jakaś inna jaskinia. Przejdziemy do wioski, stąd pójdziemy tu. Dobrze, moi drodzy, ruszamy. Oczywiście dziękuję Wam wszystkim za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod filmami. Mam nadzieję, że Wam się one, że Wam się te filmy podobają. Oczywiście, jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, to zapraszam na Discorda. No cóż, teraz muszę umilknąć troszeczkę, się skupić, żeby za chwilę jakiś pająk mi nie zrobił kuku. Czy te? Nie pamiętam, które grzybki są najlepsze, ale biorę parę w razie czego. Słuchajcie, lecimy do Lambdy. Pamiętam, jak kiedyś, dawno temu, grałem po ayahuasce, chciałem przejść do Lambdy i od razu mi jaguar zadźgał. Znaczy zadźgał, zażar. Więc, no nie będzie łatwo. Jeszcze szybciutko sprawdzę mapę. Czy warto iść tędy, czy może jakoś, jak tędy przejdę, to od razu tutaj gdzieś skoczyć na prawo. Zobaczmy, gdzie ja jestem. 45, 30 teraz. 30 jest tutaj. Czy ja jestem w tym miejscu? Tu. Czy może faktycznie inaczej iść lepiej? Górą. O, jest jakieś truchło. Czerwie. One są dobre, jak żeby położyć na rany. Jest kość. Weź kość. Kość się przyda do zupy z kością. Jak kiedyś będę chciał robić. Musiałem zabić tego węża, bo grzechotnika, no bo zrobiłby mi kuku duże. Ok, idziemy dalej. Sprawdźmy. Zegarek najpierw. 45-39. Lambda jest gdzie? To jest 26. 41-26. Być może gdzieś na górę muszę wejść. Te trzeba zostawić, żabki. Jeszcze raz. 45-28. 41-26. Co to za kwiaty? Mogę to ściąć? Mały stos liści i topor, ale chyba nic więcej nie dostałem. O, co to było? Nieznana bulwa. A, to mogę zjeść. Dobra. Jeszcze szybko. Naprawdę boję się strasznie. 41-26, tak? 41-26. 45-28. Jest jakiś banan. To się przyda. To jest wioska. Doszedłem do wioski? O. Momencik. Jestem tutaj w takim razie. 46-25? Dobrze mówię? 45-27. No blisko. Odtąd muszę iść w prawo.
boję się tutaj iść wzdłuż. Bo tu mogą być pijawki. Czy ja muszę iść na górę? To jest całkiem prawdopodobne. Czekajcie. 44, a ja miałem iść na ile? 46, ja się cofam. A nie, 40, dobrze, 41, dobrze idę. Jest jakiś owoc. Dobra, od razu zobaczmy, co możemy zjeść. Banan. Ten trzeba wyrzucić. To mięso trzeba wyrzucić. I to też. Zjedz owoc. Sprawdźmy, jak wyglądają moje statystyki. Dobrze wyglądają. Więc idziemy dalej. Tu mamy kolejne kości. Zupa z kości będzie pyszna. Mięso z tego by się przydało może. Ale nie udało się niestety go złapać. Idziemy dalej. Ja nie wiem, czy ja muszę 44, 28, muszę 46. Czy ja mogę to jakoś obejść tu? Cały czas, czy ja muszę iść wyżej? Zaraz, 29? Czy ja idę w dół? Ja muszę iść wyżej, wzdłuż rzeki. Chyba że tędy mogę gdzieś wejść na górę. Ale nie sądzę. Ja tam wiem, że będę potrzebował jakiegoś haka chyba, żeby się wspiąć. No bo tu nie ma jak wejść. Ja muszę wejść wyżej chyba. Tam jest jakieś przejście. Może i tędy dam radę. Moment, sprawdźmy. 45-31. 45-31, czyli źle idę. 45-31. W dół poszedłem, znowu źle. No nie wiem, będziemy tak krążyć może. Pójdę w tą stronę. Może mi się uda, gdzie ja jestem. A czy to nie jest ten mój? Nie, to nie jest ten mój, to mój przecież. A może? Ej, nie, to nie może być. To moja przecież. Tak! Ale zrobiłem kółeczko, zobaczcie. Zrobiłem kółeczko. Ale kurczę. Dobra, spoko, pójdę sobie zapisać grę. Co tam będę? Przecież nie będę. O, tutaj mogłem przecież wziąć węgiel drzewny i popiół. Zapiszę grę. Tutaj. Jak najbardziej. I jeszcze raz idę. Ale szkółko zrobiłem, ludzie. Ja na pewno muszę tam na górę wejść. Jakoś. Tam. No może jak tędy pójdę, będzie łatwiej. Zobaczymy. Momencik, tylko szybko sprawdzę plecak. Czy ja mam suchy... coś suchego? Żeby rozpalić. Popiół z ogniska tylko.
rozpalić ognisko, więc biorę sobie suche liście. Niedobrze, bo jak ja pójdę tam, ja nie będę miał jak zbudować bazy. W tych terenach nigdy nie byłem. Czy ja mogę po tych kamieniach wejść? No, spadnę. No właśnie. Nie dam rady. Czyli to nie był dobry pomysł, żeby tędy iść. Muszę się wycofać i wrócić tamtą drogą, z powrotem iść do wioski. Kurczę, no żałuję, takie kółko zrobiłem. A to już jest późno, zaraz będzie czas spania. Momencik, która jest godzina? 12, to jeszcze nie jest późno. Dobra, lecimy. Kolejny grzechotnik. Idę tędy, bo tutaj jest. Może tutaj muszę iść, chyba. A może i nie. Naprawdę nie mam. Chyba muszę iść wzdłuż rzeki, mi się wydaje. Czyli musiałbym zejść na dół. I chyba rzeką. Górę. Momencik. 44,26. Czyli dobrze idę. 31,26 powinno być. Czyli muszę dojść, iść wzdłuż rzeki. Momencik. Teraz ile jest? 44 ciągle. To biorę, funkia. Nie ma miejsca już. Och, muszę to. Tego nie chcę brać. I Y przytrzymać, to się ładnie ułoży wszystko. Świetnie. Idziemy dalej. Kapibary. Czterdzieści cztery dwadzieścia pięć. Czyli muszę przejść na drugą stronę rzeki, chyba.
to jest tutaj? Czy dobrze idę? 43 też źle. W drugą stronę. Ups. Okej. No wiecie, ja muszę się. Ja nie znam mapy, ja muszę się kierować. Tylko kompasem. Na razie dzika nie będę polował. Musiałbym gdzieś osiąść w innym miejscu. Momencik, zobaczmy za chwilę, gdzie ja jestem. 45-24. To chyba idę dobrze teraz. Pięć. Czy tutaj jest coś do picia? Nie, tu nie ma. A jest. Niepewna. Pasożyty. Czy ja mam te grzybki? Ślimak surowy, nieznany grzyb, zjedz. Jeszcze jeden. Nieznany grzyb. Zjedz. Te grzybki są właśnie dobre na pasożyty. Już nie mam pasożytów. Ale się napiłem przynajmniej. Dobrze jest. Czy to jest to miejsce, co ten chłopiec biegł? Ja musiałem przejść przez nie? Chyba tak. To jest to miejsce. Dobra, Mia by chciała ze mną pogadać, ale. Hey, Mia. I didn't mention this earlier, but I saw a rock covered with tribal paintings. Now it's gone, as if it never existed. What do you mean, gone? It disappeared. Jake, cariño, you're not making any sense. When did you last sleep? Never mind that. I found a way through. Over and out. Just be careful. Pokaż mi. 48-24. Zdrowie psychiczne pijawki. Świetnie. Momencik. Mapę. Nie to. Mapę. Jestem tu. A ja chcę iść tu. Nie chcę tam przechodzić. Źle poszedłem znowu. Wracaj. Ja będę tak pewnie długo kręcił się, wiecie, stąd dotąd. Najprawdopodobniej wrócę z powrotem do swojego miejsca, aby się przespać, albo pójdę do wioski. Ponieważ... to nie jest... Poszedłem w tą stronę znowu. No to mogę zbadać ewentualnie to miejsce, gdzie tam przejście się zrobiło, ale nie wiem, czy tamtędy dojdę, bo to jest inny w ogóle kierunek mapy. Ja muszę iść w inną stronę. Kurczę, ja naprawdę kiepsko tak się tak połapać w takim kompasie. 46-24. 46-24, czyli tutaj. Dobrze, i teraz ja muszę iść na zachód. Stąd zejdę trochę niżej i pójdę na zachód. Nie wiem, czy ja chcę do tej lampy iść teraz, skoro tak się ciemno już będzie robić. Teraz tak, czy tam jest zachód? Tam jest zachód. Czyli muszę podejść pod te skały do góry. Jakoś. Albo wyminąć się. No i dupa, jestem we wiosce już.
Dobra, nie ma co. Jest noc za chwilę. Jestem zmęczony. Ja muszę się wyspać, więc albo zrobię ognisko i tu będę smarł. Czy tu bym mógł sobie ususzyć coś? No nic, wracam do swojej wioski, niestety. Mam mięso. Więc... Tam jest kapi... Tam jest ten. Widzieliście? Jaguar tam był. Ja tam widziałem jaguara. Niech on odzyska energię trochę. Mam nadzieję, że ten jaguar mnie nie dorwie. Bo całe granie pójdzie na nic. Teraz muszę przejść. To jest kapibara, chyba że ja bym się pomyliła i to nie był jaguar, tylko kapibara. Kapibara. Być może ja wszedłem na kapibarę. A mi się wydawało. No i mrowisko, świetnie. Czy to jest to mrowisko? Najprawdopodobniej. To, na które nie chciałem wejść. No nic, dobra. Wracam do domu. Zrobię sobie szybciutko ognisko i przeczekam noc. Kurde, naprawdę? Myślałem, że do tej lampy dzisiaj dojdę, a niestety tak łatwo nie będzie. Brakuje mi w tej grze takiej rzeczy jak zatrzymanie czasu. Ponieważ... jakbyśmy mogli zatrzymać czas, to byśmy sobie poczytali, co się dzieje właśnie w naszym notatniku. Tak, to cały czas leci. Dobra, robimy ognisko. Mam małych kamyk, małych mam mało. Małych patyków jest mało, więc to jest coś, to nie jest dobrze, ponieważ nie zrobię ogniska. Muszę odpocząć, oczywiście, że tak. Może trochę patyków zbiorę jeszcze, bo będę potrzebował do ogniska. Wydaje mi się, że zetnę drzewo jedno i przerobię. On jest bardzo zmęczony. Zrobię psychiczne, bo wysypka. Ja tutaj gdzieś miałem patyki właśnie, które mogę pozbierać teraz. O właśnie, małe. Znaczy duże patyki, ale najwyżej je przerobię na małe. Żeby móc zrobić to ognisko. O, za dużo już nie mam tego miejsca. Ale dobrze. Na szybko. Bardzo się męczę już. Przetworzę je. Dwa, to jeszcze jeszcze dwa. Dobrze, teraz żar. Susz. No nie zrobię, bo ja nie mam energii. No właśnie. Dobra, idę spać. Potrzebuję coś do jedzenia? Właściwie nie. To idę spać.
Teraz będę chciał zjeść coś, to będę musiał coś zrobić najpierw. Śniadanie. Teraz to mogę pewnie. Upiec sobie mięsko. No i spoko. Mamy mięso z grzechotnika. To niech się zrobi. Owoc zepsuty. To mogę przetworzyć, zniszczyć raczej. Tak samo. O, to mięso się już zepsuło. Można przetworzyć, ale dostanę jakieś larwy tylko z tego. Zobaczmy, jak moje statystyki. No, białko i tłuszcze. Węglowodanów trochę też by się przydało. Mogę sobie zjeść banana znowu. To mogę upiec jeszcze nieznaną bulwę. Dobra, mięso z grzechotnika szybko się zrobi. Już jest gotowe. I to też. I zobaczmy, ile to mi da. Białka 12 i trochę energii. Dobra. Tłuszcze by się przydały. To są jakieś... No te nieznane grzybki nie pamiętam. To węglowodany minus pasożyty. Ten? Teraz zobaczymy, zjemy. Zdrowie psychiczne plus 2 to nie, tylko węglowodany daje. A, i zdrowie psychiczne, bardzo dobrze. No i ślimaka musiałbym sobie usmażyć. I tą bulwę, nie wiem czy ona się rozwali czy nie. Ale mógłbym też sobie ją usmażyć. To ona mi da pewnie jakieś węglowodany, być może tłuszcze. Zjemy to. I będziemy mogli jeszcze raz wyruszać na tą lambdę. Zobaczmy, która jest godzina na naszym zegarku. Piąta. To przetrwanie w dżungli, widzicie, ja nie chcę wam też ciąć ten materiał, żebyście widzieli, jak ciężko w tej dżungli przetrwać tak naprawdę. Ale ja wiem też, że łatwiej się ogląda, jak się tnie materiał, się pokazuje tylko najważniejsze rzeczy. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale wolałbym jednak pokazywać wam wszystko po kolei. To nie wiadomo, ile bulwa mi da, ale mam ją w razie czego. Będę głodny, to ją skosztuję, to zobaczymy. No i ślimaczek. Tak samo, gotowany. Też nie wiadomo, ile mi da, ale będę głodny. Zobaczymy. Jeszcze raz lecę na... No zobaczmy jeszcze raz. To muszę iść 39-26, tak? 39-26. Do tej lambdy. Mogę zapamiętać grę. Tak też zrobię. Dobra, 39-26, lecimy. No a jeszcze, no i muszę się oczywiście zbadać. Pijaweczki. Czy jakieś otarcie? Pijawka jedna tylko. To lecimy. O, białko. W razie czego banany to będą węglowodany. Idziemy dalej. To, te grzybki to tłuszcze biorę. Czy nie, to są antypasożyty, jakbym wypił wodę brudną. To trzeba pamiętać. Muszę tą lambdę jakoś dojść do niej, kurczę, tylko nie wiem jak. 39-26, czekajcie, dobrze mówię? Tak, 41, przepraszam. 41-26. 41-26, dobra. Na razie idę na północ, a później muszę iść na... Muszę uważać, to są te, tutaj gdzieś były te... mrówki, żebym znowu nie wleciał w nie. Thank you.
zaraz. Dobra, 41-26. Tu się odsuwam. Od wioski muszę iść na wschód, według mapy. A tutaj mamy 27, czyli od wioski będzie 26. Och, w końcu jest kokos. Mogę bidon z kokosa zrobić, w końcu. Dobra, słuchajcie, 40. Dobra, słuchajcie, jestem przy wiosce. Mapa. Teraz mam... Muszę iść na zachód. Od wioski na zachód. Czyli tam. Czyli tutaj muszę gdzieś iść. Tu jest pułapka na pająki i te inne sprawy, ale tam muszę iść w takim razie. To jest jakieś, nie wiem co to jest za roślina. No tutaj ja się nie przejdę. Właśnie nie wiem, jak tam wejść. Się zmęczyłem. Muszę ominąć to miejsce jakoś i się wspiąć do góry gdzieś. Ale jak? Tutaj nie ma jak wejść do góry. Może tędy? Możliwe, że tędy. No ale to jest znowu to. No to mi nie pasuje, bo to idę w tą stronę. Jezu, no jak to możliwe? Nie. Tak się nie robi. Ja muszę iść rzeką. Naprawdę, to będzie dla mnie ciężka gra, bo ja się gubię. Muszę dojść z powrotem do wioski i iść w górę rzeki. Teraz tak, jestem przy rzece i idę w górę rzeki. Dobra, mamy wodospad. Trzeba go przejść. I znowu rzeką w górę. W razie czego grę mam zapamiętaną, jakbym się miał gdzieś pogubić.
Dobra, miałem zakręt. Mam. Blin. O kurka. No, tubylce. Muszę ominąć tubylców. Uciekłem tubylcom. Chyba. No dobra. Jestem gdzieś tutaj pewnie. Chociaż kto wie. 44-24. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie iść. Do końca rzeki, bo musiał dojść się może. Kolejny wodospad. Czekajcie, no to teraz gdzie? 43. To dobrze idę. Ale czy ja mogę iść tędy? Przecież ja tamtędy nie przejdę. O Boże, nie wiedziałem. Złamię sobie nogę i koniec. Noga na 100%, popatrz na nogę. No dobra, leczy mnie to trochę, ale jak ja tam wejdę? Czy ja mogę wejść tędy? Pewnie tak. No czemu nie idziesz? Dobra, jestem przy końcu rzeki. Chociaż może nie. Zobaczmy koordynaty 42-26. A ja mam 41-26. To chyba bardzo dobrze idę. No to jest tutaj, tak? 42-26. 41-26. Czyli tam? Może? Nie wiem, czy to dobrze idę. Nie wiem, gdzie miałem iść, ale chyba się zatrzymam tutaj, przy tej wiosce, przy tym końcu. A może tutaj coś jest? O, to mi coś pokazuje, chyba że to jest coś co powinien zrobić. Hak spinaczkowy. No ekstra. Przeszukaj dżunglę w poszukiwaniu haka. Brawo. No to teraz wiem, gdzie mam iść i że tam się nie dostanę tak prędko. Przeszukaj dżunglę w poszukiwaniu haka. Jak ja hak znajdę spinaczkowy? Ludzie. Skąd takie rzeczy?
No nic, jedynie co mi pozostaje teraz, to gdzieś tutaj się osiąść na moment, zapisać grę. I tyle. No dobra, słuchajcie, ja w takim razie będę musiał znaleźć sobie jakąś jaskinię albo miejsce, żeby stworzyć. Albo tędy mogę wejść, na save'a dobrego. Dobra, ja muszę zrobić sobie schronienie na szybko. Więc stwórzmy sobie na szybko schronienie jakieś, bym mógł zapisać liści palmowych dużo. Schronienie takie to może być, a to co zajmuje mniej 4-4-4 i wtedy jeszcze. I 16 takich liści. No ale to chyba będzie lepiej zrobić. Kłody, długie kije i liny. Kłody, długie kije i liny. Dobra. No to zajmuję się teraz wyrąbywaniem drzew i znajdowaniem kłód. Czy mi się uda? Tutaj nie ma takich drzewek dużych, małych. O, właśnie te, takie jak te. O, no super, także Seriously? już się rozwalił toporek. Kamień. I kijek. Jedziemy z koksem dalej. Za moment, najpierw te małe rzeczy. Dobra, tutaj gdzieś trzeba postawić to zadaszenie. Kłoda. Ale no to chyba nie da rady tego zrobić. Zbóż to. Ja muszę zrobić jakiś schron inny, żebym mógł zapisać grę. Czyli najlepiej to kij, długi kij, lina. Dobra. To niech na razie leży. Średnie miejsce dobre na zapis gry, ale cóż. Trzy długie kije. To jeszcze jeden długi kij mi został do znalezienia. Trzeba wyrąbać drzewko kolejne. Teraz liście palmowe. A to są jakie? To nie są palmowe, nie? Czy to są palmowe? To nie są palmy. To są. A może? A nie są bananowce? Nie, to są palmy faktycznie. Palmowy, dobrze. Dobra.
suchy liść, biorę to i kolejny liść palmowy potrzebny. To rozwalę to. Zapisujemy grę i się w takim razie żegnamy. Naprawdę ciężka jest ta gra, sobie myślę. O, mam pijawki, widzę już. Widziałem na ręce, że mam brud i pijawki. I teraz nie wiem, gdzie jest mój. Dobra, schronienie jest gotowe. Szybciutko się przejrzę. Dobra, idę się umyć. Napij się. Disgusting. Ugh. Ale jest dobrze. I umyj się. Jak wygląda sprawa z moim jedzeniem? Nie jest źle, moi kochani. Zjem sobie bulwę. Zobaczymy, co mi to da. Węglowodanów bardzo dużo. Ale białka mam mało, mogę ślimaka zjeść. On mi daje mało białka, ale zawsze coś. Tłuszcze to mam jeszcze orzech. To mi da tłuszcze. No, trochę lepiej. Dobra, moi drodzy, zapisujemy grę. A czemu nie mogę zapisać gry? O Boże, ja nie zrobiłem to. To nie jest na zapisanie gry. Pozwala na napisanie gry. No to nie rozumiem. A tak, w ten sposób. Dobra. Dziękuję Wam, moi drodzy, serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam serdecznie do tego. No i cóż, odwiedzajcie Discorda, komentujcie i zobaczymy, co dalej. Muszę znaleźć hak spinaczkowy, żeby wejść do góry. Nie mam pojęcia gdzie. A więc, no, będzie nie lada problem. Cóż. Albo się będę posiłkował internetem i poszukam informacji, gdzie ten hak dostać, albo wy napiszecie mi w komentarzach. Chociaż pewnie zanim napiszecie, to ja już będę miał następny odcinek nagrany. Albo po prostu będę chodził sobie tutaj po tej dżungli i szukał. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam, trzymajcie się, pa pa.